szansę wykorzystamy. Program sponsorowany przez Snickers. Snickers, oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w piłce nożnej 1994. Po raz dziesiąty gramy z Anglią, po raz czwarty na stadionie śląskim w Kozowie. Tylko raz w tych dziewięciu pojedynkach właśnie na tym stadionie 6 czerwca 73 roku wygraliśmy. No, może dzisiaj, ale będzie to niezwykle trudne. Ustawienie naszej naszej drużyny jest jednak na dzisiejsze spotkanie defensywne. Gramy na dwóch kryjących zawodników, Szachowski i Lesiak. Szewczyk jako libero będzie starał się uzupełniać tych dwóch kryjących zawodników. Po bokach gra Adamczuk i Koźmiński, co świadczy o dobrym zabezpieczeniu własnej bramki. Polacy w jednolitych czerwonych strojach, tylko z wypustkami na prawym ramieniu. Natomiast Anglicy w tradycyjnych swoich biało-granatowych kostiumach. Wilsley, Platt, Świerczewski, który ma pilnować w tym spotkaniu Gascoigna. Oto po raz drugi w reprezentacji dla Queen's Park Rangers, Wilsley. Ponad Marek Leśniak, z prawej strony jest Roman Koszewski, z lewej jest Świerczewski, Leśniak indywidualne przejście, szansa, gol będzie prawda! Marka Leśniaka, który rozegrał ostatnio dwa znakomite spotkania w narodowej reprezentacji, głównie z Finlandią, ale i z San Marino. Ładny początek, choć szkoda, że nieskuteczny. No była to fantastyczna akcja indywidualna Marka, który pokonał w pojedynku. Popatrzmy jeszcze raz, dwóch Anglików. Zabrakło troszeczkę zimnej krwi i milimetry. Wzmocniano oddziały policyjne, teraz wkroczyły na stadion. Trwa mecz, ale nie było innej możliwości, by zaprowadzić tutaj spokój. Pierwszej części spotkania. Nie mógł skorzystać Ferdinanda, Wrighta, którzy nie są w pełni sił. Graham Taylor wystawił debiutanta z Koligema. Ładne przerzucenie teraz przez Polaków. Szansa Adamczuk, kolega Adamczuk i przenieść grę do środkowej strefy to zadanie naszej drużyny. Czachow. Leśniak i Walker. I do końca, do końca. Szansa! O Jezus Maria! Jak to było możliwe? Prosiłem go o to, żeby poszedł na tą piłkę. Dostał po prostu upominek od bramkarza angielskiego. Tak jak Mur podarował ci upominek 20 lat temu. Tak jak Mur podarował mi piłkę. Spójrzmy jeszcze raz. Odrobina zimnej krwi i ze spokojem byśmy oglądali to spotkanie. Gascoigne w międzyczasie wrócił na boisko. Tam były kłopoty z getrami. Gascoigne. Dobrze, znów wygrany pojedynek. Ładne zgranie i faul tutaj faulował, no to się kwalifikowało na kartkę, jeśli tak to będzie to druga żółta kartka i będą Anglicy grali w dziesiątkę, ale czy... Poczekajmy jaka będzie reakcja. Sędzia nie zdecydował się.
Wrócił Kostecki, Dorigo, Sherrigan, jest tutaj Plat, Czycha Barnes, niegroźnie jest i brawa dla Bak. Próbował sprowokować rzut karny. No to właśnie, proszę Państwa, znowu to, czego tak bardzo się obawialiśmy. Po co tacy ludzie przychodzą na stadion? Spójrzmy jeszcze na akcję, bo o to chodzi tutaj. Dobra interwencja Piotra Czachowskiego. Tymczasem rozpoczęli Anglicy. Polacy, szansa. Rusza tutaj Brzęczek. Bardzo dobre to prostopadłe podanie i tak trzeba. I do końca chłopcy. Jeszcze można im strzelić bramkę. Niepotrzebne te incydenty. Piękny mecz. W większości wspaniałe zachowanie publiczności. Szansa Polaków, ale trudno tutaj bywać blisko. Fejdryk, jeszcze jest szansa. To Stara Koźmińskiego i tylko rzut rożny. Oto Kazimierz Węgrzyn bijący brawa dla Marka Koźmińskiego. Twojego niedawnego jeszcze partnera klubowego. Piękna akcja Polaków. Adamczuka i rzut wolny dla Anglii. Beardsley. I znów szansa dla Polaków. Ims. Nie ma spalonego. Dorigo. Widzieli Państwo, był obok niego przez sekundę Kostecki. Dorigo. Uwaga, niebezpiecznie! I niestety. Right. To, czego się najbardziej obawiali. 38 minuta. I bramka dla drużyny angielskiej. Pierwszy mecz. Przegrany pojedynek po lewej stronie. Tutaj Rodrigo doprowadził do tej sytuacji. Ale podanie było doskonałe. Na plecy z naszych obrońców. I wchodzący zawodnik angielski łatwo ulokował piłkę szansy. Popatrzmy na to jeszcze raz. Jeszcze 7 minut do końca pojedynku. All right, to był pierwszą bramkę w reprezentacji. Zmiana w polskiej drużynie. Opuścił boisko Brzęczek, na boisko wszedł Marcin Jałoch. Reakcja polskich kibiców dzisiaj na stadionie śląskim potwierdza to, że wszyscy są zadowoleni z występu naszego zespołu, że spodziewali się tego, że nasz zespół będzie walczył. Zespół odpowiedział tym i za to duże brawa. Jeszcze atakujemy, poderwał się Marcin Jałocha. Jedna z ostatnich akcji tego meczu. 46 już minuta na moim stoperze. Roman Kosecki czekał tam na to, żeby oddać strzał. Później próbował wymusić rzut wolny. Ruszają Anglicy, powrót udany Marka Koźmińskiego. Patrzy już szwajcarski arbiter na zegarek. I proszę Państwa, koniec. Za grę, za dzisiejszy występ, podziękowania dla polskiej reprezentacji i Andrzeja Strejlau.